7 sierpnia, Ilona Wróblewska-Czarnacka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Plant Health for Life to kampania społeczna zwracająca uwagę na szczególny związek między zdrowiem roślin a naszym codziennym życiem. W kampanię włączył się także bełchatowski sanepid. Dlaczego zdrowie roślin jest tak ważne? O tym w materiale. Dzisiaj kolejny etap tej kampanii. Jest to kampania związana z ochroną roślin. Jest to właśnie kampania Plan Health for Life, dotycząca dbaj o zdrowie roślin i chroni życie. Chodzi o to, żebyśmy zwiększyli świadomość mieszkańców Europy na to, jak bardzo też rośliny wpływają na nasze zdrowie, no i również też na nasze życie. Chodzi też tutaj nam o to, żeby zwrócić uwagę Państwa na to, że jeżeli wyjeżdżacie na wakacje, zwłaszcza tutaj chodzi o wakacje bardziej egzotyczne poza Unię Europejską, żeby owszem podziwiać piękne rośliny jak najbardziej, cieszyć oczy ich egzotyczną barwą, czy też właśnie podziwiać kształty. Niemniej jednak nie przywoźmy do kraju tych roślin, nie przywozimy warzyw, nie przywozimy owoców. Dlaczego? Dlatego, że one mogą być zakażone różnymi pasożytami. I wtedy przeniesiemy te pasożyty na nasze rośliny. To może się tak rozprzestrzeniać, że po prostu większość tych roślin będzie chorowała i będzie to również zagrażało naszemu zdrowiu, ale też i może czasami zagrażać życiu. Stąd właśnie jest to hasło tej kampanii, aby dbać o zdrowie roślin i w ten sposób chronić życie. Ja chciałam tu jeszcze nadmienić, że właśnie tutaj główną rolę odgrywa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, tak zwany PIORiN. My, czyli jako inspekcja sanitarna, w pewnym sensie też współpracujemy, chociażby przez to, że nagłaśniamy tą kampanię, o tym mówimy, edukujemy. Więc szanowni Państwo, zwracajcie też na to uwagę, bo to jest też niesamowicie ważny element naszego zdrowia. Myślę, że będziemy na ten temat jeszcze mówić. My też będziemy tą edukację prowadzić wśród młodzieży, wśród młodszych dzieci, żeby już od małego uczyć, w jaki sposób też te rośliny mają wpływ na nasze zdrowie. Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził do dofinansowania 9 projektów inwestycji w obszarze tzw. sprawiedliwej transformacji, czyli w okolicach Bełchatowa. W zakończonym konkursie można było starać się o dofinansowanie inwestycji w wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z OZE oraz magazynowanie energii. W OZE wzbogacą się mieszkańcy gmin Rusiec i Szczerców. Negatywnie zostały rozpatrzone wnioski z gmin Kluki i Bełchatów. Środków na montaż instalacji OZE w przedszkolu samorządowym nr 5 oraz szkole podstawowej nr 4 w Bełchatowie nie otrzyma także miasto Bełchatów. Zainteresowanie było ogromne, wpłynęło 58 wniosków, a oczekiwania 7-krotnie przekroczyły pulę dostępnych środków, mówił podczas konferencji prasowej wicemarszałek Piotr Wojtysiak, odpowiedzialny za fundusze unijne. Oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bełchatowie zaprasza na Dzień ze Zdrowiem. W ramach wydarzenia przeprowadzona zostanie akcja zbiorowego oddawania krwi, pomiaru ciśnienia i natlenienia krwi. Ponadto chętni będą mogli przypomnieć sobie, jak powinno wyglądać udzielanie pierwszej pomocy. Organizatorzy zapraszają 8 sierpnia w godzinach od 8 do 12 do punktu pobrań przy ulicy 1 Maja w Bełchatowie. Lato sprzyja bardzo długim podróżom. Często po długiej podróży samolotem, samochodem, ciasnym autobusem, po długich godzinach spędzonych w pozycji siedzącej, możemy obudzić się z obrzękniętymi stopami, nogami. To są czynniki, które sprzyjają zakrzepicy, zwłaszcza u tych osób, które mają wyższe ryzyko zachorowania na tę chorobę. Pamiętajmy o tym, żeby przygotować się do każdej takiej podróży, jeśli jesteśmy osobą, która ma wysokie ryzyko zachorowania na zakrzepicę, czyli osobą z nadwagą, otyłością, kobietą w ciąży, jeśli wcześniej przebyliśmy zakrzepicę, mamy żylaki, stosujemy jakieś leki zwiększające ryzyko zakrzepicy, na przykład hormonalną terapię,
terapię menopauzalną, czy też wcześniej przebyliśmy chorobę zakrzepowo-zatorową. Wówczas pamiętajmy, żeby skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu i zapytać się o taką profilaktykę zakrzepicy w trakcie podróży. To może być zalecenie włożenia na taką podróż podkolanówek o stopniowanym ucisku albo pojedyncza dawka leku przeciwkrzepliwego od lekarza pierwszego kontaktu przed podróżą, takiego leku, który jest lekiem na receptę. Pacjenci, którzy mają już aktywne owrzodzenie goleni, mogą korzystać nawet z refundowanych podkolanówek i rajstop uciskowych, które powinni nosić na co dzień, a na pewno włożyć na taką długą podróż. Uniwersalne zasady dotyczące podróży, takie, które sprawią, że nasza podróż raczej nie skończy się zakrzepicą, to przede wszystkim zasada, żeby w takiej długiej podróży nosić luźne ubranie, czyli takie, które nie uciska ani kończyn dolnych, ani talii. Zatem nie podróżujmy w obcisłych jeansach, opinających nas spodniach, czy jakichś bardzo ciasnych ubraniach, ciasnych skarpetkach, ciasno zapiętych butach. Aktywujmy w czasie podróży mięśnie a podudzi. Można siedząc nawet w ciasnym samolocie napinać mięśnie, zginać palce stóp albo skorzystać z samolotowej toalety po to, żeby chwilę poćwiczyć. Róbmy także przerwy wtedy, kiedy podróżujemy samochodem czy autokarem. W czasie przerw nie siedźmy, tylko spacerujmy i starajmy się po prostu jak najwięcej ćwiczyć. No i pamiętajmy o tym, żeby w czasie podróży dużo pić. Oczywiście pijemy napoje bezalkoholowe, unikamy alkoholu, napojów z kofeiną, które mogą prowadzić do odwodnienia i nie gaszą pragnienia. Pamiętajmy także o tym, że można użyć pończoch kompresyjnych. Takie pończochy są dostępne w wielu sklepach i aptekach, zwłaszcza jeśli cierpimy na niewydolność żylną, będzie nam wygodniej podróżować właśnie w takich pończochach kompresyjnych. Bardzo to wszystkim Państwu polecam. Zakrzepica jest chorobą, której sprzyja przede wszystkim wiek powyżej 40 roku życia. To, że wcześniej mieliśmy na przykład unieruchomioną kończynę, na przykład w gipsie, także otyłość, cukrzyca, niewydolność serca, żylaki, przybyta choroba zakrzepowo-zatorowa, ale także zakrzepicy sprzyja ciąża. Więc pamiętajmy o tym, podróżując daleko, po to, żeby po wyjściu z autokaru czy samolotu nie obudzić się właśnie z zakrzepicą. I jeśli podejrzewamy zakrzepicę, a zatem jeśli nasza noga jest czerwona, obrzęknięta, jest spuchnięta jedna noga, jeśli łydka boli, jeśli noga jest gorąca, pojawia się stan podgorączkowy, pamiętajmy, że to może być zakrzepica, ale nie musi. Obserwujmy nasz stan zdrowia. Jeśli podejrzewamy zakrzepicę, zgłośmy się natychmiast do lekarza pierwszego kontaktu. Nieleczona zakrzepica może spowodować, że zablokuje się w wyniku oderwania skrzepu przepływ krwi w naczyniach płucnych, co nazywamy zatorowością płucną, która już jest groźną, czasem prowadzącą do śmierci chorobą. Zatem podróżujmy wygodnie, zdrowo i stosujmy profilaktykę zakrzepicy. Kolejny raz Bełchatów stanie się stolicą tenisa ziemnego. W najbliższy weekend na osiedlu dolnośląskim w Bełchatowie rozegrany zostanie Puchar Polski w tenisie ziemnym na wózkach. Na kortach zobaczymy czołówkę graczy w tej dyscyplinie sportowej. Harmonogram wydarzenia przedstawia się następująco. W sobotę 10 sierpnia o godzinie 10 zaplanowane jest rozpoczęcie turnieju głównego. Zakończenie sobotnich rozgrywek przewidziano około godziny 18. Natomiast w niedzielę 11 sierpnia o godzinie 10 rozpoczną się mecze półfinałowe. W samo południe odbędą się finały. W tym roku będziemy mieli gościli 14 zawodników z całej Polski, z takich miejscowości jak Wrocław, Szczecin, Płock, Krotoszyn, Leszno. No i jeszcze inne. Z tego co pamiętam, to praktycznie z pierwszej ósemki mamy trzech albo czterech zawodników, więc myślę, że będzie poziom wysoki. No nie ma co ukrywać, no to ciężkie zadanie. Ty akurat w tym roku będziesz bardzo gościnny i będziesz oglądał z trybun te spotkania. Dlaczego nie wystartujesz? No niestety, w tym roku przydarzyła mi się kontuzja nogi. No niby, a osoby na wózku noga no niby się nie używa, ale jednak wszystkiego rodzaju przeciążenia nie pozwalają mi chwilowo na treningi. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku wrócę do treningów, do startów. No i porywalizuję na tyle, co będę mógł. Będziesz oglądał z przyjemnością te weekendowe zmagania swoich kolegów? O, oczywiście, jak najbardziej. Będę im jak najbardziej kibicował. Będę tutaj z moją ekipą ogarniał wszystko. Mam nadzieję, że będą się jak najlepiej czuli na kortach i w ogóle Bełchatowie. No zresztą chyba to potwierdza, ponieważ w tamtym roku mieliśmy 12 zawodników, w tym ja byłem, a w tym roku mamy ich więcej, więc myślę, że się
dobre opinie rozeszły o turnieju i że będzie tak dalej. Turniej objęty będzie patronatem honorowym prezydenta miasta Bełchatowa Patryka Madriana. Współorganizatorami jest Polski Związek Tenisowy, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie. Pucharowy, tak jak zawsze pucharowy, drabinka, losowanie już przed turniejem według nowych zasad Polskiego Związku Tenisowego, więc tak naprawdę drabinkę turniejową już poznamy wieczorem w czwartek przed turniejem. Po prostu kto jak trafi na kogo, tak będzie grał. Przegrywający odpada, aczkolwiek jeśli będzie to pierwszy jego mecz, to może zagrać jeszcze w turnieju pocieszenia, w którym też będzie walka po prostu o punkty do rankingu. Bo turniej jest oczywiście sklasyfikowany, zawodnicy po turnieju mają odpowiednie punkty naliczane i to się liczy do rankingu Polski, więc będą walczyć tak naprawdę o ważne punkty, które dadzą później kwalifikacje do Mistrzostw Polski. No i tak naprawdę do kadry narodowej. Jak najbardziej zapraszam, jest to coś innego, wiadomo, jest to tenis ziemny, różniący się tak naprawdę tenisem zdrowych, tylko tym, że możemy odbić piłkę po dwóch kozłach, aczkolwiek tak jak już kiedyś wspominałem, w większości zawodników nie czeka na ten drugi kozioł, ponieważ to zwalnia grę, przyspiesza, uderza po pierwszym koźle, więc... No jak najbardziej. Zapraszam wszystkich. Wstęp wolny, więc nie ma problemów. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.